Przed drugą turą wyborów samorządowych powinna odbyć się debata. Stosowne zaproszenie do kontrkandydata już wysłałem. Zapraszam Was bardzo serdecznie 17 kwietnia o godzinie 18 do sali audytoryjnej w budynku Centrum Dziedzictwa Kulturowego. Mam nadzieję, że porozmawiamy o Pruszkowie, mieszkańcach, przyszłości i planach. Zapraszam Was bardzo serdecznie, liczę na Wasze wsparcie. Szanowni Państwo, w dniu dzisiejszym około godziny 13 otrzymaliśmy zaproszenie od Komitetu Wyborczego Pawła Makucha na spotkanie w dniu jutrzejszym o godzinie 19, mające na celu omówienie zasad prowadzenia debaty. Wielkie zdziwienie wywołało we mnie, kiedy około godziny 15 zobaczyłem film Pawła Makucha, który zaprasza do udziału w debacie jako gospodarz. Nie znamy warunków debaty, bo nikt ich z nami nie ustalał. Miejsce i czas debaty zostały narzucone w zaproszeniu. Nie wiemy, kto będzie prowadził debatę, jakich bloków tematycznych debata będzie dotyczyć i na jakich warunkach będzie uczestniczyła w nich publiczność. Nie mamy żadnych podstaw twierdzić, że warunki narzucone przez Pawła Makucha będą równe i uczciwe dla każdej ze stron. Szanowni Państwo, ta sytuacja dokładnie obrazuje, jak prezydent Paweł Makuch prowadził dialog z radnymi przez ostatnie 5 lat. Jestem przekonany, że jeżeli dialog będzie prowadzony na tych samych warunkach, to dnia 17 kwietnia prezydent Paweł Makuch będzie debatował z radnym Pawłem Makuchem.